Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tak jak obiecałem wcześniej, pokażę Wam dzisiaj, jak stworzyć swoją własną scenerię do X-Plane'a na podstawie zdjęć lotniczych, czyli ortofotomap, później w dalszym układzie. Zrobię to na przykładzie tego, co tutaj widzicie, czyli będzie to... jest to Portugalia, dokładnie lotnisko w Porto. I będę chciał sobie stworzyć scenerię tutaj w okolicy tego lotniska w dosyć dużej rozdzielczości. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Pokażę Wam pewne mankamenty tego tworzenia, ale też pewne zalety, jak się później może okazać. Tutaj kolory są akurat piękne na Google'ach, no ale niestety nie mamy dostępnych tak dobrych zdjęć jak tutaj, jeśli chodzi o open source, czyli takie pobranie niepłatne. Będziemy korzystać z danych, które są zawarte na stronie alpilotx.net i tutaj stąd są ściągane dane dotyczące ukształtowania terenu, czyli wszelkiego rodzaju wzniesienia, górki, jakieś niziny i tak dalej. Tu wszystko stąd musimy pobrać. Musicie sobie wybrać miejsce, czyli sekcję tak zwaną, gdzie będziecie tworzyć swoją scenerię i pobrać sobie po prostu później dwa pliki. Ja pobieram z tego środkowego linka, ponieważ od razu automatycznie możemy pobrać. Pokazane jest też, ile będzie ważył ten mesh tak zwany. Kolejna strona, z której musimy pobrać, oczywiście dla Portugalii, to będzie tutaj ta sekcja dla Porto i jest 1,2 giga. Pobieramy to, tutaj mamy opis pierwszej, tak jakby pierwszego południka i równoleżnika, na którym się to znajduje. Później kolejna strona jest to strona zawierająca dane wysokościowe i tutaj mamy autor przedstawia nam dane też w różnych rozdzielczościach, czyli jednosekundowe, 3-sekundowe i 15-sekundowe. 15-sekundowe wyglądają tak, czyli też świat jest podzielony na pewnego rodzaju sekcje i pobieramy po prostu dane dla danej sekcji i tyle. 3-sekundowe sekcje są przygotowane praktycznie już dla całego świata, oprócz tych czerwonych, gdzie tutaj dane mogą być nieaktualne, chociaż też można je pobrać. Czyli dla Portugalii to będzie K29 ta sekcja. Mamy też dane jednosekundowe, ale tutaj jest tego bardzo mało, tutaj okolice Alp i też jakby autor się tym zajmuje, aktualizuje, natomiast przygotowane są jednak trochę z mniejszą rozdzielczością dane dla Szwecji, tutaj Norwegii, dla ogólnie Skandynawii, dla północy. Tak to wygląda, czyli te dwie strony są nam potrzebne, żeby później móc zrobić krok dalej. Czyli skupmy się na tym. Portugalia, Porto, lotnisko w Porto. Minimalizuję to i teraz tak, korzystamy z programu Orto4XP, czyli Orto4XPlane, wersja 1.20b. Żeby wybrać sekcję, jeśli nie znamy dokładnie miejsca, gdzie się to znajduje po współrzędnych, wchodzimy tutaj, pokazuje nam się drugie okno, to jest to okienko i wtedy możemy kliknąć na przykład na dany obszar, który nas interesuje. Ja akurat łapię się w obszarze Porto, Braga, ta sekcja i od razu automatycznie wpisuje mi tutaj długość i szerokość w te okienka. Kolejną rzeczą, którą musicie zrobić, jest wybranie bazy, czyli bazy źródła. Mogą to być mapy Binga, Google, HereMaps lub inne jeszcze dostępne. Jednak tutaj w Europie prawdopodobnie będziemy musieli korzystać z Binga lub z Google. Znaczy w Europie, no w Stanach też można korzystać z Binga lub z Google, chociaż oni jeszcze mają tutaj właśnie swoje jakieś serwisy i wydaje mi się, że Hiry mogą też tam być. Musicie to sprawdzić. Więc wybierzmy sobie Bing
I tutaj ustalacie sobie bazowy zoom level, czyli bazową rozdzielczość, można powiedzieć, zdjęć, czyli jak zdjęcia będą wyraźne i ostre. Program przygotuje Wam dla całej sekcji scenerię, więc tutaj musicie się zastanowić, bo oczywiście to będzie związane z rozmiarem później całej jakby tej sekcji. Musicie się zastanowić, czy chcecie mieć w globalu bardzo, bardzo dużą, wysoką rozdzielczość tych zdjęć, czy po prostu na przykład wystarczy Wam rozdzielczość troszeczkę niższa, na przykład właśnie 15 lub 16, wybierzmy 15 i chcecie sami określić zoom level wokół na przykład lotniska, co ja uczynię. Wybieram Bing i wybieram sobie od razu powiększenie dosyć spore. Czyli chcę mieć zdjęcie w miarę wyraźne, żeby móc obrysować okolice lotniska w Porto. Jakbym wybrał troszeczkę mniejszą rozdzielczość tutaj, wtedy pokazała mi się cała sekcja w jednym miejscu, ale nie mógłbym dokładnie określić obszaru, w którym chcę, żeby moje zdjęcie było zrobione w bardziej wysokiej rozdzielczości. Więc teraz zobaczcie. Sytuacja wygląda tutaj wygląda w ten sposób. Mamy zdjęcie z Binga. Dla porównania pokażę Wam, jak wygląda zdjęcie z Google w tej samej rozdzielczości. No i tutaj już widzicie, że zaszły pewne różnice, ponieważ tak, tutaj mamy zdjęcie, które nawet nie ma rozdzielczości 13, bo jest już niewyraźne, a tutaj mamy w ogóle brakujące dane. Nie mamy zdjęć, nie mamy ortofoto map dla tego obszaru. Więc no tutaj chcąc nie chcąc, żeby ta sceneria wyglądała jakoś, a nie żebyśmy mieli w symulatorze taki niebieski plac, musimy wybrać Binga. Co też polecają ludzie w większości tych filmów, które tam pokazują, jak tworzyć tą scenerię anglojęzycznych. Source, pamiętajcie, żeby tutaj wybrać Bing również. No i teraz chcę mieć wysoko rozdzielcze zdjęcia w okolicy lotniska, czyli jak będę już na podejściu i jak będę na podejściu z drugiej strony. Więc powinienem na przykład wybrać zoom level 18 i korzystając z tych podpowiedzi tutaj tworzyć połączenie obrys poligonem. Robimy to w ten sposób. Zróbmy to wzdłuż tej drogi tutaj. Kropka po kropce. Nie musimy się na tym za bardzo skupiać, bo on i tak będzie to dzielił na kwadraty, więc my mu tylko wyznaczamy pewnego rodzaju obszar, który nas interesuje, żeby był w wysokiej rozdzielczości, a on i tak sobie ten obszar później przyporządkuje do tych prostokątów, na które to podzieli, więc ja robię coś takiego. Tutaj powiedzmy później, no niech będzie jeszcze, że to chcę, jakiś ładny zbiornik wodny. Tutaj na tym węźle, tutaj nie ma już jakichś wyraźnych takich obiektów, więc powiedzmy, że to będzie tak. Może trochę przesadziłem tutaj z tą odległością od pasa startowego, ale dobra. Zapisujemy. Zobaczcie, to teraz będzie ważyło około 100 mega. Taki obszar. Możemy zastosować jeszcze wyższą rozdzielczość w okolicy tylko samego lotniska. Więc na przykład tworzymy kolejny poligon, który będzie zawierał się w tych granicach. Żebyśmy mieli bardzo, bardzo wysokiej rozdzielczości zdjęcia przy samym przyziemianiu już samolotu. O tak, 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 tak. Może robię to zbyt niechlujnie, ale tu chodzi o to, żeby po prostu zobrazować. W tym momencie mamy 300 mega już jakby map stworzonych, sceneli stworzonych tylko w tym obszarze. Klikamy Save Zone i możemy jeszcze dla pewności wziąć Save and Exit. I teraz tą sprawę mamy załatwioną. Kolejny krok to jest, musimy zbudować dane wektorowe dla tej mapy, dla tej sekcji. Tutaj ja nic nie zmieniałem, tak jest ustalone od samego początku. No ja się tego trzymam, więc klikam, żeby mi zbudował dane wektorowe.
On wtedy, w tym momencie analizuje wszystkie relacje, czyli wykrywa, jakie są lotniska i tak dalej, i tak dalej. Sami to widzicie, więc nie będę się tutaj nad tym za bardzo rozwodził. No i ukończył nam 21 sekund. Kolejną rzeczą jest zbudowanie mesza. No i musicie znaleźć folder, w którym to zapisaliście, rozpakować. Teraz wybieracie, korzystając z szerokości i długości, czyli 41 północna, i szukacie teraz zachodnia 9, czyli będzie to ten plik. Wybieracie ten plik, wciskacie Open i w tym momencie możemy przystąpić do kroku drugiego, czyli Build Base Mesh. Wciskamy to i teraz znowu po chwili pokażę Wam, ile połączeń, czyli ile tych trójkątów wytworzył, żeby stworzyć ukształtowanie terenu, powiedzmy sobie to tak. I tutaj wychodzi na to, że jest około 800 190. Wykonał to w 18 sekund, więc to jest dosyć dobry wynik. Kolejnym krokiem jest teraz zbudowanie tile'a, czyli zbudowanie tego całego, całej bazy dotyczącej scenerii. To wszystko się tworzy w... tutaj jest folder z Custom Scenery, do tego później dojdziemy. To wszystko się tworzy w folderze Tiles, w folderze z programem. Tutaj wchodzimy i zobaczcie, utworzył się już folder z takimi danymi. Altitude, Airport, Mesh, Poly, Node, Elevation, tak? Te wszystkie rzeczy. Na podstawie tych teraz plików będzie tworzył w pierwszej kolejności maski. O co tutaj chodzi? Tak jest ustawiony program zaraz po uruchomieniu. Cleantem Files jest OK, Verbose Output też jest OK. Natomiast tutaj check against white textures, ja to odznaczam, ponieważ w pewnym momencie program jakby może i chce sprawdzić, czy na pobranych zdjęciach występują białe tekstury i na przykład przestać ściągać ten plik, ale on się w tym momencie zawiesza, ma jakiś błąd, więc ja to odznaczam. Trudno, czasami może będzie trzeba zrobić tak, żeby wybrać... sprawdzić w folderze i po prostu samemu odznaczyć, jakby usunąć te zdjęcia, które są niepełne w treść. To co Wam pokazywałem, czyli to brak danych na przykład na Google'ach. No i teraz budujemy sobie maskę krok 2.5. To już będzie, te kroki będą trwały troszeczkę dłużej, więc ja jakby przyspieszę w tym momencie film i będę do Was wracał, gdy całość się wykona. Dobra, rzecz się zakończyła. Też nie trwało to długo. Teraz będzie najdłuższy proces, który będziemy robić. To będzie budowanie już całego tile'a, bo tutaj będzie ściągał już zdjęcia i no i budował wszystko tak jakby od zera, więc ten proces potrwa troszeczkę dłużej. Ja otworzę od razu folder. Będziemy zerkać, co tutaj się będzie nam tworzyć, czyli teraz w tą maskę, która powstała, w tą maskę sekcji, można to nazwać, wyznaczoną za pomocą tych rysunków. Na białym tle będą wstawiane nasze ortofotomapy, które teraz będą ściągane, więc przechodzę do kroku trzeciego. I zaraz zobaczycie, jak zaczną się w tym momencie pojawiać ściągnięte już zdjęcia ortofotomapy. No już zaczynają się ściągać i teraz będą powstawać pliki o rozszerzeniu DDS. Są to takie pliki, które posiadają orientację i sytuacyjną, i wysokościową, więc później symulator wie, jak je uporządkować i gdzie po kolei je umieścić. Zobaczcie, tutaj też mamy informacje na tych zdjęciach, jakie jest powiększenie, czyli w rozumieniu takim moim, to jest rozdzielczość tego zdjęcia, czyli jak wyraźne jest to zdjęcie, jak blisko
jak bardzo jest przybliżone. Tutaj oczywiście no, będziemy mieli wodę już wytworzoną przez symulator, mam nadzieję. To się łączy po prostu z tym, zobaczcie, to się po prostu z tym będzie pokrywać. Gdy już przejdzie w ściąganie zdjęć dotyczących tego obszaru, który ja zaznaczyłem z rozdzielczością 18 i 19, wtedy tutaj pojawi się 17 lub 19. No i wtedy już te zdjęcia będą ważyć troszeczkę więcej i będzie ta rozdzielczość też lepsza. Każde zdjęcie waży tego typu około 10 mega, ale tamtych zdjęć będzie po prostu więcej, bo tutaj on tworzy z tego sobie tą całą sekcję, czyli ten nasz plan. Tamtych zdjęć będzie troszeczkę więcej i faktycznie trochę źle powiedziałem wam, bo nie będą te zdjęcia ważyć więcej, tylko tych zdjęć będzie więcej, bo każde z tych zdjęć waży 10 mega, tyle ile tutaj jest, jak zaznaczam, 10,6. Jest to tak podzielone. Być może, żeby łatwiej było wczytywać to symulatorowi jakby do środka, czyli nie wiem, wrzucić to w RAM, powiedzmy. My jesteśmy na samym początku, więc też zostawię was na chwilę z przyspieszeniem tego procesu i wracam za moment. No jestem z powrotem. Wszystko zakończyło się w miarę szybko, jak na te procesy, ale to dlatego, że wybrałem ten zoom, base zoom level na 15, bo na 16 już było też trochę więcej tych zdjęć. Zobaczcie, tak jak mówiłem, wszystkie ważą tyle samo, nawet te w najwyższej rozdzielczości, które wybrałem w okolicy lotniska. I też wszystkie mają taką samą rozdzielczość, jeśli chodzi o piksele. Więc tutaj wybierając base zoom level, po prostu będziemy mieli ściągniętych więcej zdjęć, a co za tym idzie, więcej danych. Proces mógłby wydawać się, że już został zakończony, ale jeśli chcemy jeszcze na podstawie ściągniętych meshy zbudować sobie overlaye, możemy w tym momencie pokazać mu folder, gdzie on ma budować overlaye i jeszcze raz to jakby przeprocesować, żeby po prostu mieć już zgodne obiekty z tym co jest na mapie. Jeśli chodzi o Polskę, jak coś tam tworzyłem, to nie za bardzo mi to działało. Zobaczymy. U mnie to jest akurat ten folder. Zobaczymy, czy to zadziała dla Portugalii. Miałem już wybrane, ale lepiej to jeszcze zrobić raz. Więc teraz tworzę overlaye na podstawie plików, które już są tam w środku. Ja już tam rozpakowałem. To są te dane z tego linku, te pliki, które ważyły troszeczkę więcej. To są te mesze. Musimy podczytać folder, gdzie mamy mesze. A nie mówiłem wam tego, to też może warto w tym momencie powiedzieć. Mesze. Tutaj explain custom scenery i musicie wrzucić mesze do takiego folderu. Ja akurat mam go tak nazwany po prostu, bo w instalacji meszy proponują, ja stwierdziłem, że być może jest to dobre i tutaj trzeba wrzucić do takiego folderu już rozpakowane na gotowo te pliki, bo te pliki będą po rozpakowaniu miały coś takiego i w nich są pliki TSF, więc musicie zrobić sobie coś takiego i później w pliku INI tutaj musicie wpisać, gdzie będzie znajdował się ten scenery pack, jeśli chodzi o mesze. On powinien znajdować się tutaj na ostatnim miejscu, pod wszystkim. No i oczywiście tutaj musimy uporządkować sobie wszystko, tak jak powinno to być, czyli overlaye są nad ortofotomapami, a ukształtowanie terenu, czyli te mesze, są pod. Ja muszę tutaj właśnie... Ostatnio dodawałem jedną scenerię i muszę to po prostu przenieść na dół, więc pokażę wam, jak powinna wyglądać kolejność prawidłowa. Powinno być to zrobione w ten sposób. No i gdy budujecie overlaye, też trzeba dodać do scenery, do custom scenery obiekty różnego rodzaju.
Tu są obiekty, tutaj są, to są, a to są tylko dwie rzeczy, które były w custom scenario, jeśli chodzi o X-Plane. A reszta to są po prostu rzeczy, które ja już dodałem i dorobiłem. To jest właśnie tak to się prezentuje. I za chwilkę tutaj dodamy jeszcze kolejną linijkę z Portugalii. To co się stworzyło. Dobra, tu się proces zakończył, czyli mamy stworzone overlaye i teraz pokażę Wam, jak dodać to w ten sposób, żeby nie kopiować tego kolejny raz, czyli pomniejszać sobie ilość miejsca na dysku, tylko stwarzamy takim specjalnym linkiem, nie jest to skrót, specjalnym linkiem stwarzamy możliwość wejścia w ten folder bezpośrednio w tej lokalizacji, w której on jest, czyli w tym programie, gdzie są tilesy. Zobaczcie, tutaj mam już stworzone dla Polski lokalizacje 4, które tam sobie zrobiłem wcześniej. I teraz tak, wracamy do Loty Sim i tutaj mam folder z programem, wchodzę w tilesy i mam mojego nowego tilesa, czyli moją nową scenerię. I teraz tak, kopiuję to i tutaj mam uruchomionego zwykłego commandera, czyli CMD w pasku i skrót jest taki mklink łamane przez j, podajemy nazwę, gdzie będzie się znajdował nasz link. Sorki, miałem skopiowane nie to. Zrobimy tak jeszcze raz. Kopiujemy to, teraz mam pełną nazwę, Ctrl-C, przechodzę tutaj i po odstępie w drugim cudzysłowiu to będzie właśnie ta ścieżka. Tak, powinna być zamknięta i teraz kopiujecie sobie to, normalnie zaznaczając Ctrl-C, Ctrl-V. Tutaj trzeba po prostu przejść tylko kursorem do tego miejsca i ustalacie, jak to się będzie znajdowało w tym folderze już w X-Plane. Teraz naciskamy Enter i mówi, że Junction Created For. I teraz zobaczcie. Wchodzimy z powrotem do X-Plane'a, do Custom Scenery i mamy to ten Junction, czyli to powiązanie tutaj zrobione. To jest właśnie to. I przechodzi mi bezpośrednio do... on myśli, że to jest w X-Plane'ie w Custom Scenery, ale tak naprawdę to się znajduje w tym folderze, w folderze programu w tilesach. Nie muszę tego kopiować, a to jest tylko odwołanie, które symulator rozpoznaje jakby jako jego ścieżkę, jakby ten folder, jakby te pliki tam były. Więc to by było tyle, jeśli chodzi o tworzenie. Nie ma nic tu skomplikowanego. No, jest trochę zabawy, jeśli chodzi o rozdzielczość, którą chcemy uzyskać i do czego jest nam to potrzebne, ale to jest już osobny temat i każdy musi sobie ustalić, jak to rozwiązać, bo tutaj też chodzi głównie o dane. Zobaczcie, ile waży coś takiego. Takie coś w średniej rozdzielczości waży około giga, ale już na przykład, jeśli chodzi tutaj, mam zrobione dla Tatr, to już waży około 10 giga, bo dałem wyższą rozdzielczość. Więc trochę miejsca trzeba mieć, także tutaj trzeba się zaopatrzyć albo w dobry, dużo terabajtów na dysku. No i oczywiście jest to też związane z wczytywaniem się. Za pierwszym razem symulator wczytuje to dosyć długo, kolejne razy już są troszeczkę szybsze, więc przejdziemy za chwilkę do symulatora, ale jeszcze jedna rzecz, którą miałem zrobić, czyli dodać tą linijkę do X-Plane'a, do pliku INI. Dodamy tą linijkę z scenerią, którą przed chwilą stworzyłem. To będzie coś takiego. I trzeba pamiętać o tych backslashach lub slashach, nigdy nie wiem, jak to się nazywa tutaj. Dobra, i przejdę do X-Plane'a, więc za moment już spotkamy się w symulatorze i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Zobaczycie też ze mną i ocenimy to razem, mam nadzieję. Do zobaczenia za sekundę. Jesteśmy w X-Plane'ie i jesteśmy tutaj już na lotnisku w Porto. Teraz skorzystam z free kamery i przeniesiemy się wyżej. Zobaczymy, jak to wyszło, bo jestem sam ciekaw. No i zobaczcie, tekstury lotniska, no tutaj, jeśli chodzi o samo lotnisko i drogi wokół, no wyglądają, powiem Wam, że
całkiem przyzwoicie. To ukształtowanie terenu troszeczkę jest tutaj kiepskie, bo są tutaj jakieś place, gdzie są składowane kontenery i tutaj widać, że troszeczkę się to nie udało jakby przetworzyć. Możemy troszeczkę poruszać się po mapie, zobaczymy, jak to wygląda. Tu jest jakaś górka, chociaż być może, nie wiem, jest tu jakaś górka, albo tak to wygląda, to zdjęcie jest tak naciągnięte. Oczywiście zobaczcie, że tak jak mówiłem, problem jest z tymi overlayami, jeśli chodzi o... Chociaż nie, mam jakieś overlaye stworzone, chociaż nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale są, czyli te obiekty 3D. Ja tutaj chyba robiłem to do w ogóle do takiego węzła, który był troszeczkę jeszcze dalej oddalony, jeszcze dalej oddalony, o do tego, a poza tym już chyba jest sceneria, która jest stworzona przez X-Plane. No i powiem wam, że wyszło to całkiem fajnie, bo te tekstury, które są tutaj nad lotniskiem, w tej okolicy, wyglądają naprawdę przyzwoicie. I też te drogi, które są tutaj stworzone, też mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest tutaj ta droga, jest też węzeł, więc zgadza się to z rzeczywistością. Zerknijcie sobie później na mapy Google i sprawdźcie, czy to ma sens. Widać, że też te obiekty, czyli te overlaye, zostały stworzone na podstawie tego, co jest pod spodem, czyli tej ortofotomapy, która tutaj została podłożona, i na podstawie tego on sobie stworzył obiekty 3D, po których no, poruszają się samochody. Wiadomo, że nie stworzył tego idealnie, bo do tego służy inny program, ale to jest temat na zupełnie inny film, ale coś tam się udało zrobić. No, wygląda to całkiem ciekawie. No ale przenieśmy się w powietrze i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z góry, z samolotu, czy efekt będzie zadowalający, jeśli chodzi tutaj o lotnisko. Wczytywanie nie trwało jakoś długo, dlatego że skorzystałem też z tych zdjęć w pełnej sekcji poza obszarem lotniska. Skorzystałem z tych zdjęć o niższej rozdzielczości, czyli było to 15. Zobaczcie, nawet tekstury trawy no mają tutaj odwzorowanie jakieś takie większe. Być może dla niektórych może być tutaj to zbyt płaskie wszystko, co jest w okolicy, ale tak naprawdę z powietrza to nie ma znaczenia, bo będziemy to widzieli jako obiekty, które są widziane z góry, więc jedynie przy lądowaniu możemy mieć jakiś taki delikatny problem. Ale no, plusem tego jest to, no, że mamy odwzorowane wszystko tak, jak jest rzeczywiście, czyli mamy gotową mapę nałożoną, podłożoną do symulatora i możemy nawet wykonywać loty właśnie czy Cessną, czy jakimś innym samolotem, takim General Aviation, i podziwiać to, co jest rzeczywiście pod nami, i ma to jakiś taki związek z tym, co rzeczywiście jest pod nami. Więc jeszcze troszeczkę się wzniosę, zobaczycie, jak to będzie wyglądało z góry, bo tutaj już wykraczamy poza tą strefę, bo po trasie ją robiłem. Zobaczcie, te zdjęcia za trasą w okolicy tutaj już w kierunku oceanu są w niższej rozdzielczości. Widać to, tak? Z powietrza, z wysokiego pułapu tego widać aż tak nie będzie. Chociaż być może przydałoby się to powiększenie 16, ale wtedy, tak jak mówię, pewnie nie ważyłoby to 1 giga i nie trwałoby to 30 minut produkcja tej scenerii, tylko ważyłoby to pewnie z 10 giga i też wczytywanie trwałoby dłużej. Dlatego ja jestem zwolennikiem zrobienia sobie lepszej scenerii w wyższej rozdzielczości wokół lotniska, w najbliższym sąsiedztwie, a poza, na całym kolejnym obszarze, żeby stworzyć sobie tą rozdzielczość z tekstur troszeczkę niższą. Chyba że ktoś lata
właśnie tylko VFR-y i będzie korzystał z tych niskich pułapów i tak dalej, wtedy jak najbardziej, tylko trzeba zaopatrzyć się w dobry dysk. No zobaczcie, jestem na 2500 fitów teraz. No już plaże i tutaj brzegi wyglądają naprawdę całkiem przyzwoicie. To nie jest cięte grubą kreską, tylko są to naprawdę to jest przyjemna linia brzegowa do obserwacji. Wykonam podejście z tej strony teraz, tak na szybko. No, żeby w sumie to podziwiać tak naprawdę, bo udało się i sami ocenicie, czy jest sens się w to bawić, jeśli chodzi o X-Plane'a, czy nie ma sensu się w to bawić. Zobaczcie, jesteśmy na prawie 3000 i tutaj już z tej wysokości, moim zdaniem, nie ma się do czego doczepić, bo jest ok. Są drogi, są jakieś miasta, są domki, wszystko tak jak powinno być w zasadzie. A w okolicy lotniska zobaczymy na podejściu, jak to będzie wyglądać. Ale Portugalia jest piękna i zielona. No i tam jest lotnisko. I tutaj zrobiłem troszeczkę dalej, więc tutaj pode mną są w wyższej rozdzielczości te zdjęcia. Dlatego ładnie to wygląda. Do samego podejścia, tak jak mówię, dla mnie to jest wystarczające i ja bym szedł w tą stronę. Tutaj mieliśmy 18-19 rozdzielczość i zobaczcie, tutaj już przede mną i po prawej wygląda to lepiej, więc dla samego właśnie podejścia, nawet w jakimś dużym samolotem 737, 777 lub innym, będziecie mieli dużą frajdę, bo będziecie mogli podziwiać ciekawy krajobraz. Tutaj rozdzielczość robi naprawdę, naprawdę wrażenie, czy po lewej, czy po prawej stronie. Komentujcie pod filmem. Ja oczywiście wszystkie linki do stron i do tej scenerii, tą scenerię postaram się wrzucić na mój dysk Google. Dopóki mi będzie starczało miejsca, to będę tam umieszczał pewne rzeczy, które już zrobiłem. Będziecie mogli sobie to pobrać i przetestować u Was. I tak jak mówię, komentujcie, bo w sumie to jest ważne dla kogoś takiego jak ja, żeby wdać się w jakąś dyskusję i zobaczymy, może coś ciekawego wy utworzycie również i pochwalicie się tym na swoich kanałach. A tymczasem spokojne będzie podejście z senką. No i trawka na lotnisku wygląda również przyjemnie. Jesteśmy na ziemi, więc
do następnego filmu postaram się wam może przedstawić, pokazać, jak można zrobić sobie lepsze overlaye, które są zbudowane na podstawie OpenStreetMaps, czyli map, które tworzą tak naprawdę ludzie, czyli można na tych mapach znaleźć rzeczy, których nie ma na przykład jeszcze na mapach Google czasami. No i w sumie tyle na dziś, więc trzymajcie się do następnego filmu i czekam, tak jak mówiłem, na wasze komentarze. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i subskrybować mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco i podoba wam się to, co robię. Trzymajcie się, cześć!